Siemanko, z tej strony Emciak, a dziś witam was w nowinkach FNAF-a. Jak zapewne wiecie, jest nowa strona poświęcona FNAF-owi. Scott, który odszedł na emeryturę, jakby zamknął stronę takie jak scottgames.com i fnafworld.com. I od tamtej pory jakby nie mieliśmy takiej strony z teaserami, a jakby nie patrzeć, taka strona z teaserami to była taka totalna podstawa FNAF-owa. Wiecie co? Oto jest! Wersja Steelwool Studios, która jest poświęcona tylko i wyłącznie Security Breach. Oczywiście dam wam link w opisie do tej strony. Nazywa się securitybreachtv.com i mamy na niej kilka bardzo ciekawych rzeczy, o których wam dzisiaj powiem. Przede wszystkim, jak się przyjrzymy, jest tutaj jakby, są tutaj trzy monitory. Na jednym widzimy ikonkę prawdopodobnie Pizzaplexu, chociaż stąd za bardzo nie widzę, która tutaj skacze sobie po jednym monitorze. Tutaj mamy link, który prowadzi nas do kanału Steelwool Studio. Ja nie będę go klikał, bo nie ma sensu. Jak widzicie, pojawiają się takie fajne tutaj napisy. We see all. Kiedy będziemy próbowali zapisać daną grafikę, napisze mi you can't save this. Jakby jest kilka takich spotów, na przykład tutaj, jeżeli najedziemy na ten guziczek, do którego też zaraz przejdziemy, na przykład jest having fun, jest takie pytanie retoryczne. No, jest tutaj fajnych kilka easter eggów z takimi podpisami, które jakby mają łudzić nas, że tutaj coś jest ciekawego, co nie? Oczywiście mamy, prawdopodobnie to jest kubek z Freddym, który po naciśnięciu wyda dźwięk Freddy'ego, wiadomo. I oczywiście mamy też jakby główną atrakcję tego miejsca, czyli wielki monitor po środku. Co on przedstawia? Jest kilka teorii na ten temat. Najprawdopodobniej będzie tutaj pojawiać się albo nowe teasery będą się pojawiać, albo nowy trailer się tutaj pojawi i tutaj będą pokazywane nowe rzeczy. Ale co się dowiedziałem? Nową rzecz ostatnio. Ja wam będę tutaj wyświetlał screeny. Jakby nie sugerujcie się tym, jak to wygląda. To nie chodzi o to, jak to wygląda, tylko o to, co zostało znalezione w plikach tej strony. W plikach strony został znaleziony plugin odpowiedzialny za odliczanie czasu. Więc to może zapowiadać, że niekoniecznie muszą być tutaj pokazane teasery, ale odliczanie do wypuszczenia traileru, odliczanie do wydania gry, odliczanie do zamawiania preorderów albo coś takiego. To tak wygląda, to tak się zapowiada. Więc Security Breach jest coraz bliżej, jakby nie patrzeć, zaczął się wrzesień. Jeżeli Steelwool chce wydać tę grę do końca roku, wrzesień jest najlepszym tak naprawdę miesiącem, maksymalnie październik, żeby zacząć jakby pokazywać nam coś. Od dobrego pół roku nie widzieliśmy nic na temat Security Breach i mogliśmy się tylko domyślać wszystkiego tego, co ewentualnie były jakieś wycieki, albo niektórzy ludzie wstawiali jakieś fake info, co nie? Jakby... Co do samej jeszcze strony, jest tutaj przycisk. Ten przycisk istnieje w plikach strony w wersji zielonej, czyli możliwej do kliknięcia. Aktualnie przy kliknięciu nic się nie dzieje, więc jest szansa, że ten przycisk będzie, według mnie, a włączał nagranie, które tutaj się pojawi, że któregoś razu jak wejdziemy na tą stronę, przycisk nagle będzie zielony, będzie można go kliknąć, b będzie nas przenosił do strony preorderu, żeby sobie zamówić Security Breach, kupić przedpremierowo albo ogólnie, żeby kupić. Tutaj mamy link do Steelwool Studios na YouTubie, a tutaj będzie link do samej w sobie gry, którą będziemy mogli zakupić, co nie? Taka jest moja teoria co do tego. Idąc dalej w głąb, został zapowiedziany kolejny PlayStation Showcase, tylko tym razem poświęcony mocno PS5. Odbędzie się on 9 września na Polski 22 godzina, o 22 godzinie. 9 września wypada, ja już tutaj sobie sprawdzę na szybciocha, w czwartek. Więc w czwartek o godzinie 22 będzie PS5 Showcase. Ja na 99% stawiam, zrobię live'a na bieżąco z tego showcase'u i będę wyczekiwał FNAF-a, będę wyczekiwał traileru FNAF-a. Jest na to największa aktualnie szansa, że na tym PlayStation, i oczywiście nie jest to nigdzie potwierdzone,
ani Steelwood Studio tego nie potwierdziło, ani PlayStation nie wypisało, że będzie coś o Security Breach. Nic jeszcze na ten temat nie wiemy oficjalnie, ale ja osobiście czuję to w kościach, że to jest idealna pora. Ta strona pojawiła się jakieś 2 czy 3 dni temu, od momentu kiedy to wrzucam, no tak 2-3 faktycznie. W dzień kiedy to oglądacie jest środa. Jest prawdopodobnie gdzieś koło godziny 10, bo wystawię to akurat, ten materiał wystawię wcześniej, żeby leżał tak cały dzień na kanale, nie tak jak inne materiały, które wychodzą w przedziale godzin 15-16. Jakby, no, następnego dnia, czyli w czwartek, 9 września o godzinie 22 odpalam live'a z oczekiwania na ten showcase i z oglądania tych wszystkich premier, które będą tam przedstawione, bo czuję to w kościach, że pojawi się Security Breach. Ja to czuję. Ja czuję, że to jest ten moment, kiedy pojawi się w końcu kochany trailer FNAF-a i już prawdopodobnie z datą premiery, możliwe, że już z preorderami i prawdopodobnie poznamy nawet już cenę, bo jakby nie oszukując się, ta stronka powstała jakieś, no, liczmy tydzień temu, no, już trochę minęło dni, tak chyba z 5, jak dobrze liczę, odkąd wyszła ta stronka. Tak totalnie randomowo z dnia na dzień pojawiła się ta stronka. I ta stronka ma wbudowany w siebie plugin od odliczania. Odliczania dni, godzin, minut i sekund. No, czy to wam nie brzmi jak coś, co ma nam zapowiedzieć, że teraz, jak jest 9 września, nowy showcase PlayStation, a to jest ekskluzyw na PlayStation. No, fakty łączą się same, jak dla mnie. Dla mnie fakty łączą się same. Ja was zapraszam serdecznie do tego live'a. Najpewniej cały dzień będzie możliwość, żeby sobie pyknąć powiadomienie, bo prawdopodobnie zaplanuję ten live wcześniej. No dobra. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, że ten projekt dalej istnieje. Były już pogłoski o to, że jest szansa, że Security Breach zostało usunięte, kancelowane, ale nie zostało. Ono żyje. I jest wielka szansa, że już jutro poznamy datę premiery. Realną datę premiery. Zobaczymy kolejny trailer. Siemanko, z tej strony MJack. Ja tak witam się dodatkowo, bo odkryłem to, jakby jest teraz wtorek, godzina 21:54 i natchnęło mnie przy rozmowie z Zeku, żeby wejść na Security Breach. Patrzcie, przycisk jest zielony, doszła tutaj pizza, tutaj jakiś w ogóle element doszedł, tutaj za tym kubeczkiem jest też jakaś chyba karteczka, tak mi się wydaje. Jest do kliknięcia przycisk! Jaram się jak byk! Jaram się jak byk! Dobra, klikam. Klikam. Fruitland Friends on Tour. Aż z podgłosza czekam. Ale zajebiste. To jest przeróbka ze Scooby-Doo! To brzmiało jak przeróbka ze Scooby-Doo! Co jest? Taka stara kreskówka, bardzo w starym stylu. Ciekawie, ciekawie. O, złapali Foxiego. On jest animatronikiem. Niesamowite. O kurwa. Eeeh!
Jakieś cyfry! Jakieś cyfry! Wow! Co to było? Gościu, co to było? Jakie to było zajebiste! Gościu! Ale to było zajebiste, ja pierdolę! Te cyfry... Te cyfry definitywnie coś oznaczają. Te cyfry... definitywnie coś oznaczają. Ja to czuję w kościach. Znalazłem niepubliczny link do tego filmu i... jakby do tego przejdziemy zaraz, co tutaj jest ukryte w tym filmie, ale... jest tutaj bardzo ciekawy opis. Znaleziona w archiwach Fazbear Entertainment dla twojej przyjemności. Freddy and Friends on Tour. Śledź Freddy'ego, Chica i Bonnie, gdy podąża za nimi niesławny Foxy. Co może się wydarzyć? I tutaj dokładnie w 22 sekundzie to musiałem sobie puścić na bardzo na bardzo niskiej prędkości i jakby bardzo spamować tutaj w odtworzenie. Jest taka rzecz. Jest to niesamowicie straszne. Jakby, ja nie wiem, jak ja dzisiaj zasnę, ale co ciekawe jest tutaj napis Alpha Z6 Groups. Alpha Z6 Groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja widzę tutaj 6 par oczu. 6 par oczu Alpha Z. Oni jako grupa nazywają się Alpha Z. 6 ich jest w grupie Groups. Wydaje mi się, że to będzie coś na wzór Minirin. Otrzymam takie wrażenie. Tylko takich Minirin wersja w chuj creepy. Bardzo w chuj creepy. Jak widzicie, no, ciężko jest trafić w tą klatkę nawet jakby... O! Jakby trudno w tą klatkę trafić nawet na maksymalne spowolnienie, ale nie oszukujmy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć par oczu. No, to jest sześć par oczu. Sześć par oczu. Sześć grup oczu. To jest w ogóle creepy fest. I z takich ciekawszych rzeczy jeszcze spróbuję w montażu wziąć ten fragment, który tutaj się baguje, i puścić go od tyłu. Zobaczymy, co się z tego wyciągnie. Community jeszcze nic nie wymyśliło na temat tych numerków, które się tutaj pojawiają. Nie wiadomo, co one jeszcze znaczą. Ale będę was informował na bieżąco. Po prostu chcę ten film dograć, chcę wrzucić go jeszcze w ten materiał, który ma wyjść jutro. I jutro jakby... prawdopodobnie będą pierwsze jakieś informacje na ten temat, ale to są kolejne dowody na to, że w czwartek o 22 zapraszam was na tego live'a naprawdę i jest ogromna szansa na to, że dostaniemy tam trailer FNAF-a.